Cześć! Tutaj PokéHunter. Tak więc moi kochani, witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale. Będzie on dzisiaj, gdzie Wam będę pokazywał wszystkie moje rzadkie karty Pokémon. Wszystkie moje najrzadsze karty Pokémon. Te zwykłe pokażę Wam kiedy będą w. Kiedy, kiedy zostawicie 10 łapek w górę, to pokażę Wam zwykłe karty Pokémon, a ja zapraszam Was do oglądania. No i jedziemy. Tam mam taką kubkę. Pierwszą rzadką kartą. Jest Toxapex GX. Niech się złapie zoom. Tak on by wyglądał. To jest mój pierwszy GX jaki otrafiłem. Wsadzam wszystkie karty Pokémon, rzadkie GXy w takie oto koszuleczki. Teraz idziemy z następnym GX, -ykiem. GX -ykiem. Tym razem Ultra Bestiam również jest w koszuleczce. Ładny ten GX. To jest z serii Crimson Invision. Tamten był ten był z bodajże Guardians Rising. Na chwilę spauzowałem nagranie, ale mamy dalej. Następnym to jest Palo GX. Tak by on się prezentował. Jeszcze w dodatku będę mówił, ile jest dana karta warta. Palo y, na eBayu jest, y, w, w, na, jeżeli ktoś ma dziesiątkę, ja akurat nie mam stanu 10, y, no to jest on około 20 zł warty. Teraz Silvali GX to już tak około 30. To jest z Crimson Vision GX. To już mój drugi GX w życiu. Tak on ładny jest, tak się on prezentuje. Teraz jedziemy już za chwilę. Będziemy mieli najrzadsze GXy. A teraz jeszcze Goldie GX 210 HP. Ładny ten GX. Stan on ma 8, czy tam 9 nie więcej. Tak by on wyglądał. I teraz już to najrzadsze. To już są w i zwykłe koszulki, i w plastikowe są schowane te karty. Gengar i Minikyu Team tak. Karta około 30, 30 zł. On ma dziewiątkę. Najprawdopodobniej by to była może ósemka, może 7. I to jest 240. Hub. To jest team tak. To jest karta bardzo ładna mi się podoba i jeszcze ostatnia full art kartana GX jeżeli interesujecie się kartami Pokémon czy lubicie karty Pokémon to polecam wpaść na kanał Hubert D3 no i yy, słuchajcie u mnie też będą teraz karty Pokémon więc będzie się działo to są to były moje wszystkie GXy tak one się prezentują no już jeżeli dobijecie 10 w górę to pokazuje całą korekcję, a jeżeli dobijecie 5 łapek w górę, to nagrywam opening, opening, eclipse. Tak więc ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was do oceniania tego odcinka, pisania komentarzy, pytań i trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!